Dzień dobry wszystkim, cześć. Witamy was w kolejnym vlogu. W kolejnym. Mam nadzieję, że nadążyliście ze wszystkim. Kochani, zobaczcie pogodę w końcu. Czekaj, musisz tu... Ale chmury. Chodź. Wiecie, że nie było w ogóle chmury, no ja mam nagrywki, jak nie i było nie będzie chmury. Dalej, zobacz. No, od nas nie. One idą w którą stronę? Tak nachodzą na wyspę, chyba mi się wydaje. Tam idą. Na pewno na nas nie najdą, nieważne. Witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 3 dni do wyjazdu do następnego hotelu. To jest niedaleko. Bardzo niedaleko, ale w tym hotelu mamy teraz natłumione atrakcje. Będziemy dużo wam nagrywać. Wczoraj na moim Instagramie, chodź kochanie w cień. Wczoraj na moim Instagramie widzieliście moją wycieczkę z delfinami, niespodziewaną. Która... A miałam tam być. No szkoda, że cię nie było, naprawdę. Może lepiej, bo by się nie miał. Wczoraj się pokłóciliśmy, ale tak nie było, dzisiaj, było mi w chuj smutno. Dzisiaj pierwszy raz od tygodnia gadamy, może tak. No właśnie. Ale to akurat dobrze, bo pogody nie było, więc chuja tam straciliśmy. Ja miałam, ten błędnik mnie złapał, pani doktor u mnie była, dała mi leki, jakieś zajebiste leki, dam później zdjęcie gdzieś tam, jak ktoś będzie chciał, bo nie kręciło mi się po nim w głowie, po jednym dniu mi wszystko przeszło. Tak jest, więc wczoraj szkoda, że ciebie nie było tam. To był też przypadek, na moim Instagramie więcej byście widzieli, gdybyście mnie obserwowali, ale mnie nie obserwujecie, więc baton. A tak serio, naprawdę zapraszamy tam do nas, bo dużo więcej dodajemy takich normalnych rzeczy, bo z vlogów, no co mamy kręcić vlogów, no tak vlogi, tak sobie myśleliśmy. Nie, naprawdę, teraz dopiero zaczęło się życie, dziś jest pierwszy pogoda. Piękny dzień, bo wcześniej to te Malediwy wyglądały okropnie. Nawet babcia do mnie zadzwoniła i mówi, Danielku, rozmawiałam z Maritką i Maritka mówi, babciu, pogadamy o czym się kłóciliśmy z Danielem kiedy indziej, bo nie chcę sobie psuć humoru, bo jest piękna pogoda. No. Tak powiedziała mi babcia, więc no zaczynamy dzisiejszego vloga, a dzisiejszy vlog nie będzie byle czym. Już widzieliście na Instagramach, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu. No, ile nas obserwują, a jak nie, to baton. Jesteśmy w willi, aqua willi, są tutaj dwie takie wille. Podobno są to najlepsze i najdroższe i najbardziej wyjątkowe wille na całych Malediwach. Możemy powiedzieć, ile kosztują. Jeden z najdroższych apartamentów na całych Malediwach, pod względem zwykłych apartamentów, kosztuje 7,5 tysiąca euro za dobę, czyli ponad 30 tysięcy złotych za dobę. My... Oczywiście mieliśmy to tanie i bardzo tak, dużo taniej. To też nie jest ale teraz ściema. Jak zobaczyliśmy to na żywo, to gdybyśmy mieli takie kiedyś, nie wiem, ślub czy coś takiego wyjątkowego, zdecydowanie. Takiego, to naprawdę byśmy to zainwestowali nawet, pieniądze, na jedną dobę nawet. Nawet nasi właśnie znajomi, z którymi teraz rozmawiamy, wysyłamy im zdjęcia i oni piszą do nas, what the fuck, co tu się kurwa dzieje? To piszą, że nie stać ich na takie coś, ale dla takiego czegoś, co zobaczyli właśnie przed chwilą na naszych Instagramach, wzięliby nawet chwilówkę i może by tutaj przyjechali. Może wam damy inspirację, będziecie mieć na pewno, serio. I damy wam jedną wskazówkę fajną. Jaką? To będzie super. Słuchajcie, tego nie róbcie. Tego nie... Inaczej, my nie mamy żadnej współpracy z hotelem. Nawet gościu, który nas tu obsługuje, tak zwany butler, który jeździ na tych wózeczkach i się nami opiekuje, powiedział, że podziwia nas za to, że tu przyjeżdżają ludzie, którzy mają po 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy follow na Instagramach i żebrzą o wszystko. No, on powiedział, ja widzę, że wy macie pieniądze i szanuję was za to, wy nic od nas nie chcecie, od hotelu, ale też dostali kilka razy zjebę, bo jest kilka rzeczy bardzo niefajnych. Ale powiedział to, słuchajcie, normalnie kosztuje 7,5 koła euro za dobę ten apartament, ale jeśli kupicie sobie nawet najtańszy domek tutaj gdzieś na plaży, no najtańszy domek, to gdy przyjedziecie tutaj i powiecie, chcecie mieć aqua villę, robią wam upgrade za 1500 euro, więc to jest tajemnica, nikt o tym nie wie, ale korzystajcie z tego, tak jest. Dobra, chodźcie. Idziemy do środka. Znajdujemy się w przedsionku, powiem wam jeden minus, jest taki, że jest tak zimno, że się nie da wytrzymać, bardzo. A już na dole to w ogóle i tam nie da się zmienić klimatu. Ej, co to za stanik? Najlepszej firmy. Jim Glamour w każdej sytuacji? GG. Mamy taką posiadówę, jak znajomi do was przyjdą, będziecie chcieli wypić drinka, to możecie tutaj, żeby poczekali na swoją kolej. Czyli znajomych macie pewnie dużo, tak jak my, czyli zmieszczą się tutaj, o, nasi znajomi. Wiecie, co jest w ogóle fajną opcją? Fajną opcją jest to, że to jest all inclusive. Jak byliśmy na pierwszych Malediwach rok temu, w sensie na drugich Malediwach, to wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na alkohol wtedy. Nie wiedzieliśmy o tym. Tak. Nie jest tak, słuchajcie, no zapłaciliśmy, wydawało nam się ile? 30-40 tysięcy za całe wakacje, co nie? Za chyba 21 nocy. To no. Tak się nam wydawało, wow, całkiem spoko. I nagle przychodzi dzień rozliczenia, a mi aż zabrakło kredytu na karcie kredytowej, rozumiecie? A kartę mam platynową. Nie było all inclusive, a to jest takie coś, że macie all inclusive na wszystko, na każdy posiłek, śniadanie, obiad, kolację, idziecie ile chcecie, wino każdy możecie pić i zobaczcie, w ogóle 2 razy dziennie uzupełniają wam, tutaj macie alkohol. Tutaj macie takie coś i 2 razy dziennie przychodzi gościu, który wam to uzupełnia. Jak powiecie, że chcecie coś innego, to wam wino przyniesie za darmo, za darmo, to naprawdę nic nie ma, żadnego podstępu. Wszystko macie za frytki, tylko mówicie. O i patrzcie, z czekolady.
I to dwa razy dziennie, chipsy, ale u nas jest więcej, tutaj pewnie nie mieszka. U nas jest więcej, bo właśnie to jest używane, tak. Na początku myśleliśmy, że wow, ale zajebisty hotel, ale wiecie na co wpadłem? Powiedziałem do Marity, kurwa, słuchaj, jeżeli tu jest all inclusive i tak wszyscy mają wszystko za darmo, to lepiej im dwa razy dziennie uzupełniać ci wszystko, Jackie Danielsy, absoluty. Przecież nikt nie poleci całe dwa tygodnie na absolutach, Jackach i tak dalej. A lepiej im to przynieść, niż jeździć za każdym razem i wam przynosić na zamówienie. Wiecie, o co chodzi? To jest zajebista opcja, bo na Malediwach ogólnie, jeżeli w restauracji pijecie wino czy tam coś, to jest bardzo drogi alkohol tutaj. Tak, bardzo. Więc naprawdę my wydaliśmy kilkanaście tysięcy złotych na te dodatki. Myślę, że możemy powiedzieć nawet kilkadziesiąt, bo kilkanaście to jest do 20, a to żadna tajemnica. Wydaliśmy 43 tysiące złotych. Tak. Żartujesz. Nie. Ja myślałem, że to było 30, bo kilkanaście. Ile to było tysięcy dolarów? Prawie 10. 16, 13? Ja nie pamiętam. Ponad 10. Ponad 10. Ale bardzo dużo. Zapaliśmy się za głowę i na Seszelach, kiedy byliśmy robić kolekcję dla Jim Glamour, też było to, że alkohol jest bardzo drogi i tylko jeden posiłek macie śniadanie za darmo. Pięknie, otwieramy. Balkon. Tam mamy sąsiadów, to są tylko dwie wille, tak jak mówiłam. Tutaj mamy rybek pełno. Gdzie mówiłaś? Tylko tu, na Instagramie. Nie, tam wcześniej mówiłam, że mam... Aha, no są dwie wille, tak. Tutaj, mówię, tutaj. Tu przed chwilą słyszeli, jak się kłóciliśmy przed wejściem. No więc zaraz zadzwonię na policję. Ale tam my mamy lepszą willę, bo mamy widok... Tam już nic nie ma, rozumiecie? Tam możesz zobaczyć, jest taka wyspa z piasku. Tak, i tam się nazywa Romeo i Julia. To są dwa takie pomieszczenia, na których macie romantyczne randki. Ale dobra, zobaczcie, jak to jest odgrodzone. O. Dziura. O się, nie dziura. To jest tak, jak powinno być. Nie, tam jest płytko, Daniel. Ja widziałam, nie. Ja widziałam, ten chłopak tutaj był, chodził po tym białym. No nie. Poważnie, chodzi. No dobra, tam dalej, bo jest nie, mielizna, ale zobacz, jak tu jest. Ty nie oszukasz tego. No, co jest? Kącik do malowania mamy tutaj, toaletkę. Tu jest się łazienka z wanną. Mamy prysznic, mamy sracz, mamy wannę oraz mamy prysznic zewnętrzny, z którego można sobie wyjść. Ja wszystko wczeję. Tu może, tu się będziesz na pewno kąpał, bo ty się lubisz kąpać w takiej gorący. A no to mamy coś, co zaraz zobaczyć. A właśnie, musimy dobra, wrócić. Wracamy. Idziemy z tego pomieszczenia do sypialni. Pierwszej. To jest sypialnia dla skłóconych. Zobaczymy, komu będzie. To by zimno, więc pewnie będziesz na dole spał. Ale nie, jest to sypialnia, która łączy. A się mi jest gorąco wszystko... zawsze. Właśnie. Ja lubię, jak jest zimno. Tu się wszystko łączy. Aaaa! Pochwal się może widzą. Gdzie spałaś przedwczoraj? A co ci tam chodzi? No nieważne, moi widzowie nie muszą tak wiedzieć. Tutaj jest. Dlaczego? A dlaczego tam spałaś? Bo mi było wygodny, plecem bolało. What the fuck? Co to było? Tutaj widzicie to, co z balkonu, czyli widok na rybki. Ten sam widok, co widzieliście przed chwilą z balkoniku. Tutaj macie strefę do pracy, macie łóżeczko numer 1, z którego raczej nie będziemy korzystać. I tutaj mamy basen, strefę chillu, leżaków. I jest też, zobaczcie, jest też drabinka. Gdzie możecie skoczyć z tej drabinki, tam jest drabinka, proszę pokażę drabinkę, skoczyć no. Do wody, czyli tam do tej zagrody. Ty już skakałeś dzisiaj i możecie to zobaczyć na... O Jezu, skoczysz? Łańcuch! Właśnie tak. Jesteś? I możecie przepłynąć tędy, możesz kochanie pójść tam. Już? Dobra, to lecę, pauzuję. Jest to mój pierwszy raz z ręki, moi drodzy. Ale robię to. I zobaczcie, tutaj mamy zejście na dół. Tam Daniel pływa. Gdzieś, nie wiem czy to widać. Nie umiem. Pewnie będzie chujowo nagrane. Ale trzeba zejść na dół. Ja w ogóle jak tu szłam pierwszy raz, myślałam, że tylko raz na dół. A tu jeszcze na dół. Zaraz wam pokażę. Idziemy. Idziemy. Jesteśmy! Jezu, powietrz! Ja już bym się utopiła, ale widzicie, tu mamy sypialnię. Jest bardzo zimno, bardzo zimno. Nie wiem, czy klimatyzację da się wyłączyć. Wszędzie pływały rybki, ale jakiś morfinium je przegonił. Sztos! Więc tak się prezentuje, jest tu takie niebieskie światło przez wodę. Mam nadzieję, że coś się da z tego wyciągnąć. Lecimy na górę. Tak więc tak wszystko, ty mów. Tak to wszystko się prezentuje, willa jest ogromna. Naprawdę nawet możecie zainwestować ze znajomymi tutaj przylecieć, tak. I zrobić sobie wakacje życia, albo podwójny ślub, czy coś w tym stylu. Tak jest. Tak więc jest petarda.
Dzisiejszego vloga nie kończymy. Wykorzystamy dobrą pogodę. Teraz ty idziesz ze mną. Odwieź mnie na Water Sports. Mam nadzieję, że wejdziesz, bo słuchajcie. Marita, ja wiem, że się boisz, ja cię nie będę namawiał, nie? Nie ma lepszej pogody na skuter wodny niż to. Bo Marita myśli, że się wypływa tam i trzeba wypłynąć. Nie, jeżeli mamy godzinę, możesz sobie nawet pływać tutaj. I tylko zobaczysz, jak się kieruje. O, dziękuję. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się zdecydujesz tylko wsiąść i wysiąść. Nie, nie. To jest piękny. Daniel Mamiętowy. Czekaj, może po tak. Daniel Mamiętowy, a on różowy. Jest tak rozklekotany. Daniela koło jest tak zgięte. I to nie są rowery tak, jak było w tamtym roku na Ajadzie, hotel Ajada, który serdecznie wam polecamy. Nie mieliśmy żadnej współpracy, ale był to był jedna z najlepszych wakacji pod każdym względem. Oprócz tego, że cena alkoholu była kosmiczna, ale nie trzy razy taniej wyszło tak. Za wszystko. Gdybyśmy nie chlali. Płacimy $10 za dzień, za dwa rowery czy jeden? Za jeden, czajcie to. Wyspa jest trzy razy większa niż Ajada. Tam były rowery w zajebistym stanie, koszyki, białe, do nagrywania typowe na Instagrama. Znacie z Instagrama, tu tam gdzieś wam pokażę. A tutaj musicie płacić za coś, co ledwo się trzyma, nie ma powietrza. No i Daniela koło naprawdę tak chodzi. Są tutaj takie bagi, które wożą ludzi, bo tych domków na wodzie jest bardzo, bardzo dużo. Bagi wożą ludzi i wiecie, przez pierwsze dni lał deszcz, nie dało się wyjść, bo wszystko... No i taka jest zasada, że tu się nie dzwoni po bagi, tylko bagi co 15 minut jedzie. Ale nawet jak wyjdziesz, to ono przyjedzie i na ciebie nie czeka. Nawet jak rozumiecie? Przez sekundę was nie ma. Tak, więc ja nie wiem. Jezus, ała! Pierdolony w dupę jebany rower. Tutaj musicie płacić za coś, co ledwo się trzyma, nie ma powietrza. No i Daniela koło naprawdę tak chodzi. Ale duży, co? Piąta rano, ale taki nawet. Taki mamy widok, widzicie, kochani? Ciężko zasnąć, kiedy się widzi coś takiego. Rozumiem, zamyka się oko, ale patrzysz? Tak. No, już o 3:30 nie śpimy. Obudziłem się. Mówię, Marita, zobacz, rekin. Marita mówi, że poczuła się, jakby do wojska wstawała. No. Tak jej zdzieliłem ją. No,